Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Łukasz Kochut, europoseł Wiosny Lewicy zarazem. Dzień dobry. Witam pięknie Pana redaktora i wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Piekary. Jaki był dla Pana ten rok? Bardzo, bardzo intensywny. Tak w Parlamencie Europejskim, pan jak i w regionie. Trochę jak ten gentleman z 96 na tym filmiku sylwestrowym. Wspaniały był to rok, nie zapomnę go nigdy. No na pewno go nie zapomnę, dlatego że to był jednak taki pełny pierwszy rok w Parlamencie Europejskim. Powiedzmy, że ten 19 rok, ta połówka, to dopiero było takie szkolenie, a teraz już rzeczywiście mocno wszedłem w te tematy europejskie, też regionalne. No i można powiedzieć, że 14 grudnia 2020 roku Parlament Europejski uznał, że śląski jest językiem. Tak w istocie uznał? No tak, ja powiedział pan wiceprzewodniczący dwukrotnie i wielu europosłów i wiele ja myślałem, że z całego świata. Można byłoby ująć to w ten sposób, że Łukasz Kochut zyskał sławę w Europarlamencie mówiąc, czy przemawiając w języku, którego nie ma. Język jest. My to na Śląsku wiemy od wielu lat, od kilkudziesięciu lat walczymy o uznanie tego języka. Byliśmy często dyskryminowani. Chciałem zadedykować wszystkim tym, którzy byli dyskryminowani właśnie za używanie języka śląskiego w przestrzeni publicznej, to wystąpienie. Na przykład moja babcia, która była bita linijką kiedyś po rękach właśnie w szkole, za to, że mówiła po śląsku. W Polsce Ludowej? W Polsce Ludowej, pan tak. Mógł chociaż tłumacza przygotować w tym europarlamencie, że pan będzie po śląsku. Tak, ja wysłałem do tłumaczy cały ten tekst po polsku. Tłumacz poszedł na żywioł, chciał tłumaczyć ze słuchu, no i poległ. Tłumaczyć śląski ze słuchu? No widocznie nie dał rady, więc widocznie empirycznie udowodziłem, że język śląski jest językiem. Panie pośle, co pan chciał osiągnąć? Pan chciał zadedykować komuś ten swój, nazwijmy to, happening? Coś pan chciał jeszcze osiągnąć tym przemówieniem? To nie był happening, to jednak było wystąpienie w ramach inicjatywy obywatelskiej Minority Safe Pack, która dotyczy mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych, więc to było jak najbardziej na temat. To jest bardzo duża inicjatywa, to zebrano 1 200 000 podpisów w całej Unii Europejskiej i ta inicjatywa będzie miała ogromne przełożenie na legislację przyszłą i przeszła przez Parlament Europejski rezolucja jak burza, 524 posłów zagłosowało za, więc te mniejszości etniczne, nawet te właśnie niezdefiniowane, jak Ślązacy, zresztą sam jestem autorem tej poprawki wspólnie z austriackim europosłem, będą po prostu mocniej chronieni w ramach legislacji Unii Europejskiej i mam nadzieję, że to doprowadzi... przełoży się na legislację w Polsce, która bardzo precyzyjnie wskazuje miejsce Ślązaków, którzy uważają siebie za mniejszość etniczną, albo uważają swój język za język właśnie chociażby regionalny. No, myślę, że tutaj polscy śląscy śląscy parlamentarzyści dostali też pewne narzędzia, będą mogli zawsze używać tych argumentów z Parlamentu Europejskiego. To jest ta inicjatywa Minority Safe Pack, składa się z takich 8 filarów. Do 15 stycznia Komisja Europejska ma czas na odniesienie się do tej inicjatywy i do naszej rezolucji Parlamentu Europejskiego i prawdopodobnie ochrona mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych wejdzie do takiego mainstreamu Unii Europejskiej, tak jak to swego czasu swego czasu było z gender equality, czyli z równością. Łukasz Kochut, europoseł Wiosny i Lewicy zarazem jest z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wesołych świąt. Wszystkim życzę wesołych świąt. Tak jest. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Łukasz Kochut, europoseł Wiosny, Lewicy jest z nami. Bardziej Wiosny czy bardziej Lewicy? Witam ponownie. No, jesteśmy na etapie łączenia. Ale jestem oczywiście członkiem Wiosny. Nieustannie to tak od grudnia 2020. No, koronawirus powodował pewne perturbacje. Wy to jesteście trochę jak Śląska Partia Regionalna. Jak ją rejestrowano, to też miesiącami czekaliście. W tamtym przypadku akurat podejrzewano, że taki spisek, a u was? No jest, jaki kraj, taka rejestracja. Taka rejestracja. Panie pośle, czy Ślązacy, czy ja dobrze zrozumiałem, że Ślązacy są dzisiaj ciemiężeni w Polsce? Ślązacy są od kilkudziesięciu lat nieuznawani. Nas nie ma. Kaczyński nazywa nas ukrytą opcją niemiecką. Wiemy, jak się potoczyła sprawa
w ogóle tych obywatelskich podpisów, które zostały zmielone, jeśli chodzi o uznanie narodowości śląskiej. Forma obywatelska. Tak, tak, ale ja nie mówię, że za to odpowiada tylko PiS, żeby była jasność. To czyja to wina? Czyja to jest wina, że nie ma dzisiaj na przykład ani języka regionalnego, nie ma drugi z tych postulatów, to jest zwykle mniejszość etniczna. Kto za to? To jest wina stereotypów, lęków i braku edukacji generalnie. Jakby pan mnie tak zapytał, dlaczego tak się stało. Stereotypów, lęków i czego jeszcze? No i braku edukacji generalnie, też o regionach, bo przecież Śląsk zawsze był wielokulturowy, my tu zawsze byliśmy. My mamy prawo do tego, żeby czuć się u siebie, mamy prawo, żeby czuć się odrębnej narodowości śląskiej, mamy prawo, żeby mówić w języku śląskim także w miejscach publicznych i byliśmy po prostu przez kilka dekad dyskryminowani. Czy ktoś zabiera to prawo, na przykład posługiwania się językiem? Nie, ale jakby nie, z tego powodu, że ten język jest rugowany, był rugowany przez wiele lat w przestrzeni publicznej, no każdy z nas mówi gorzej niż na przykład nasi dziadkowie. Każdy z nas ma z tym problem i tutaj wczoraj też właśnie na ten temat rozmawiałem z liderem Śląskiej Ferarny, z Peterem Langerem i on oczywiście tak samo jakby twierdzi, że właśnie, że musimy iść w stronę tego właśnie, żeby ta standaryzacja i pewna edukacja regionalna była wprowadzana. Czy z perspektywy Warszawy, tak to ujmijmy, wyglądało kiedykolwiek tak, jakby Ślązacy faktycznie traktowali na przykład język regionalny jako pewien polityczny priorytet? Chyba nie, to prawda, ale to też wynika z tego, miałem ostatnio dyskusję na ten temat, że no myśmy też sobie sami wmówili, że to może nie wypada mówić po śląsku, że to nie jest fajne, no bo nas dyskryminują. Przecież w ostatnich latach tak naprawdę obserwowaliśmy bardziej... Oddolnie. Tak. Oddolnie. Mamy rzeczywiście wydawnictwa po śląsku, jest kilkadziesiąt książek, co tylko pokazuje, że to jest oddzielny język. Mamy oczywiście działalność w sferze kultury, jak Teatr Korez, jak zespół Oberschlesien, jak Śląskie Szlagiery i tak dalej, ale to są wszystko inicjatywy oddolne, to są wszystko inicjatywy też komercyjne, no powstały marki, które promują język śląski. Tylko, że gdyby język na przykład regionalny był priorytetem, bez którego nie da się wygrać wyborów na Śląsku, no to inaczej byśmy dzisiaj rozmawiali o nim. To prawda, ale Ślązacy są mniejszością na Śląsku. Do tego doszło też. I to trwa po prostu od lat. Bardzo wielu Ślązaków... mniejszością na Śląsku, to jeszcze podzieloną również, zgadza się, jeżeli chodzi o pogląd na język. Jak każde społeczeństwo. Ale faktycznie, no, wielu Ślązaków przede wszystkim musiało ze Śląska wyjeżdżać po 45 roku. Wielu zginęło w obozach, otwartych obozach koncentracyjnych po 45 roku. Żeby była jasność, na przykład w Świętochłowicach czy w Łambinowicach. Rugowanie, ale to sąd w Warszawie, rugowanie śląskości jakby postępowało w czasach PRL-u. Panie proszę, ale to jest język regionalny, no już też nie czarujmy się, jest to decyzja polityczna. Decyzja polityczna, zdecydowanie. Polityczna, nawet w mniejszym stopniu opiera się na jakichś językowych zasadach. Tak, bo tutaj definicja nie jest jasna, żeby była jasność. To już swoją drogą. Natomiast posłowie, tak PiS, jak i PO w ostatnich latach, to byli raczej przeciwni w swojej masie. Śląscy posłowie. No zgadza się, niż popierali tego typu inicjatywy. No ja wiem, bo ja oglądam często wywiady pana redaktora tutaj z posłanką na przykład z Tarnowskich Gór. Posłanką Barbarą Dziuk? Z posłanką Barbarą Dziuk. Zawsze to na handrę jesienną dobrze sobie zobaczyć. Muszę panią poseł zaprosić niebawem. No, zawsze dobrze na jesienną handrę zobaczyć takie wywiady. To bardzo dobre dla zdrowia. Natomiast to prawda. Znaczy, ale teraz mamy sytuację taką, że wydaje się, że po najbliższym rozdaniu politycznym ta większość dla uznania języka śląskiego za język regionalny będzie, bo i przedstawiciele Lewicy, i przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, i przedstawiciele PSL-u, którzy tutaj ze Ślązokami razem mają sojusz, i Szymon Hołownia, którego pan o to zresztą pytał przed wyborami prezydenckimi, tak, załóżmy, że mówią, że w deklaracji, tak, to jeszcze jest drugi warunek, panie pośle, trzeba wygrać wybory, a na to też się nie zanosi. W sferze deklaracji mamy to. A w sferze puszowania, od tego też jestem, żeby przylatywać z Brukseli na posiedzenia Sejmu. Biorę udział w posiedzeniach Komisji Mniejszości Etnicznych i Narodowych, bardzo często, na razie zdalnie, ale też w Warszawie czasami. I uważam, że to trzeba po prostu szafnąć i tutaj pełne wsparcie z mojej strony ma Monika Rosa, która pilotuje tę ustawę i myślę, że w tej sprawie będziemy mówić jednym głosem i szafnymy to. Powinien pan chyba swoje przemówienie z Brukseli wysłać do profesora Miotka, który...
Echt Ślązoka przecież, który przecież najczęściej jest najczęściej cytowanym naukowcem, językoznawcą, który wyraża pogląd odrębny, jeżeli chodzi o to, czy Śląski istnieje, czy nie. No, możemy się pięknie różnić. Profesor Tambor, doktor Czesak mówią coś kompletnie innego, więc jakby tutaj w nauce też nie ma jednego konsensusu w tej sprawie, ale ja swego zdania nie zmienię. Śląski jest językiem, udowodniłem to empirycznie w Parlamencie Europejskim. Ślązacy mają też prawo do swojej etniczności, do uznania narodowości śląskiej. Mamy od kwietnia przyszłego roku spis powszechny, współpracujemy z wszystkimi śląskimi środowiskami, powstała strona ślązoki.pl, będziemy szukać wolontariuszy, będziemy robić konferencje prasowe na ten temat, będziemy robić Marsz Ślązoków we Warszawie w stulecie plebiscytu, więc my mamy agendę przygotowaną do tego, żebyśmy po prostu swoją śląskość podkreślali i kultywowali. No właśnie, miałem pytać o to, co się dzieje z takim śląskim ruchem regionalnym, który przecież powinien być i był zawsze jakimś zapleczem politycznym dla tego typu inicjatyw. Pamiętamy chyba najlepiej zorganizowaną inicjatywę poświęconą między innymi językowi regionalnemu, to była ta obywatelska ustawa, pod którą podpisy zbierano na Śląsku, zmielona. Ponad 100 tysięcy podpisów zebrano wtedy. Tak, tak. No i gdzieś przerobiono ją na papier toaletowy trochę później. Co ze śląskim ruchem regionalnym w takim razie? Pan się z nimi spotyka? To jeszcze tak, istnieje? Tak, tak. Ja się z nimi spotykam. W zeszłą sobotę mieliśmy spotkanie zdalne na Zoomie. Współpracujemy. Powstała ta strona ślązoki.pl. Tam pan może znaleźć wszystkie logotypy wszystkich osób i wszystkich organizacji zaangażowanych. Ja nie wierzę, że oni się wszyscy naprawdę byli w stanie porozumieć. Jestem takim moderatorem tych środowisk i przedstawiciele... Ślązoki Razem, Ruch Autonomii Śląska, tak? Tak, przedstawiciele RASiU i Ślązoków Razem i wszystkich innych organizacji i śląscy politycy. Jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, bo mamy przed sobą bardzo ważne wydarzenie, mamy ten spis powszechny. Chcemy się do tego przygotowywać wspólnie i chcemy wspólnie, żeby śląski język... swojej strony Ślązoki Razem swojej? Nie, mamy stronę wspólną ślązoki.pl. Mamy stronę ślązoki.pl, na której wszyscy ze sobą współpracujemy, więc tutaj akurat jeśli pan pyta, czy to też był jakiś sukces w zeszłym roku, to uważam, że to był tak, że to jest sukces, że oni siedli ze sobą do rozmów, bo to, tak jak pan powiedział, no to są środowiska mocno pokłócone wcześniej ze różnych względów, też osobistych, politycznych, tak jak to też w każdym jakby tyglu politycznym. Ale tutaj w tej sprawie mówimy jednym głosem i będziemy współpracować. Rozumiem, że ta ekipa się pogodziła po tym zbiorowym samobójstwie, które... No, pan ostatnio, pan redaktor mi ostatnio powiedział, że ile jest życia w organizacjach regionalnych i w tym śląskim ruchu, no, że, i mówił pan, że tyle, ile mniej więcej w atmosferze Wenus. Ja na szczęście tym przemówieniem w Parlamencie Europejskim dołożyłem trochę tlenu i mam nadzieję, że to być może, natomiast będzie zjednoczone. Pamięta pan po tej katastrofie w wyborach samorządowych, zapowiadali wielki powrót, przygotowanie... Tak, ale... nowej strategii na wybory, kolejne wybory samorządowe za 5 lat, po 2 latach niewiele w sumie na to wskazuje. Ja bym marzył, żeby oni wystartowali razem, bo po prostu chciałbym, żeby przedstawiciele regionalistów byli w sejmiku województwa śląskiego. Ja robię swoje po prostu i na przykład 23 stycznia będzie takie uroczyste otwarcie nadania Placu Teatralnemu imienia Kazimierza Kurca w Rybniku. Też zaprosiłem już wszystkich tych regionalistów z różnych organizacji i jakby staram się robić swoje. I ja patrzę na siebie i patrzę na to, co mogę zrobić dla tego środowiska, co mogę zrobić dla Śląska. I tak widzę swoją rolę. Czy po drodze gdzieś dojdzie do jakichś konfliktów? No pewno, bo to jest jakby typowa polityczna jednak działalność, ale wydaje mi się, że jest szansa na to, że to śląskie środowisko będzie zjednoczone. Czego pan się spodziewa po spisie powszechnym, skoro pan o nim wspomniał? To jest przyszły rok, wiosna przyszłego roku? Tak, to ten spis rozpoczyna się od kwietnia, będzie trwał parę miesięcy. No ja się spodziewam różnych scenariuszy, bo też mówi się o tym, to znaczy jest już postanowione, że ten spis będzie tylko elektronicznie, więc jednak duża grupa ludzi będzie, zwłaszcza seniorów, będzie wykluczona i tutaj my szukamy takiego rozwiązania, żeby dotrzeć też do seniorów. Szukamy wolontariuszy, zachęcam właśnie państwa, żeby wejść na ślązoki.pl i się zarejestrować. Będziemy się zgłaszać i po prostu będziemy tutaj robić też kampanię taką informacyjną, w ogóle jak zaznaczać narodowość śląską, jak zaznaczać to, że mówi się w języku śląskim. Poseł Kochut, oczywiście narodowość śląska i język śląski. Zdecydowanie, narodowość śląska, język śląski.
tak to się potoczyło w moim życiu. Ja generalnie wyjeżdżałem do Norwegii w 2008 roku, nieświadomy swojej śląskości, ale będąc tam, mając szefa, który mówił w kompletnie innym języku niż reszta biura w Stavanger, znaczy on był ze Stavanger, ja pracowałem w Oslo, zrozumiałem, że to w ogóle nie jest nic, że to nie jest żaden wstyd, że to jest wartość dodana. Zacząłem czytać bardzo wiele o Śląsku, o historii Śląska. Zacząłem czytać felietony Kazimierza Kuca, czytałem Czarny Ogród Małgorzaty Szejnert i znalazłem tą swoją śląską tożsamość i od tego czasu ją mocno pielęgnuję. Piękna historia. W sam raz właśnie. Na Wigilię? Na Wigilię. Tak a propos... To, a propos Wigilii, tak, panie redaktorze. A propos Wigilii, to ja chciałem zapytać pana, jak pański jadłospis przed... u Ślązaków Narodowości tak. Śląskiej. No to ja muszę powiedzieć, że się przygotowałem do tego pytania, bo się spodziewałem, że będzie takie pytanie. I mam dwie krauzy. Pierwsza krauza to moczka. Najbardziej dla mnie ulubiona śląska potrawa. Trochę taka alegoria w ogóle śląska. Mocna, ciężka, industrialna bym powiedział, potrawa o słodkim smaku. Niektórzy na rybich głowach to przygotowują. Nie, u nas nie. U nas akurat rzeczywiście na słodko. I powiedziałbym, że alegoria dlatego, że po pierwsze niemieckie orzechy, czeskie rodzynki, polskie śliwki i do tego śląski hachor, czyli piernik. Więc wszystko tutaj gra. Typowa alegoria Górnego Śląska. Druga potrawa, już zanikająca niestety w większości Śląska, konopiotka, w części Śląska mówi się chyba siemieniotka. No bardzo gorzkawa zupa, którą gotowała mi babcia, teraz gotuje mama. Bardzo, bardzo ją lubię, też bardzo zdrowa. Taki trochę kontrast do tego wszystkiego, kontrast do moczki. U kochołtów nie ma barszczu z tymi, z uszkami? Czy... Nie, u mnie nie ma. A jak u redaktora zasady? No u mnie trochę jest, niestety to jest kwestia, ale to jest efekt tych wpływów rozmaitych i różnych, które na Śląsku się spotkały, też tych wschodnich. To rodzina mojej żony akurat. Pozdrawiamy żonę. Tak, tak, pozdrawiamy żonę. Tutaj barszcz został przywieziony od części rodziny, ze strony żony właśnie, z tych stron wschodnich całkiem, ale też jest bardzo specyficzny. Natomiast przyznam szczerze, że chyba konopiotkę to ostatni raz to gdzieś chyba za bajtla próbowałem. To będzie ciekawe doświadczenie. To na pewno Łukasz Kochut gotował dla mnie wczoraj wieczorem. No moja mama gotowała, bo ja byłem w drodze z Brukseli, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym. Nie wiem, czy pan wie, co to jest. To jest połaźniczka. To jest z kolei tradycja Śląska Cieszyńskiego. Mój tata z kolei pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z Istebnej. I tam jest taki zwyczaj właśnie strojenia wszystkiego choinkami i potem chodzenia do sąsiadów właśnie po świątecznym czasie i składania sobie życzeń. Jakby Śląsk wielokulturowy na stole w Radiu Piekary. Tego jeszcze nie było. To może my dzisiaj barszczu nie będziemy podawać w takim razie, faktycznie. Coś jeszcze u kochutów? Co jeszcze? No tradycyjnie ryba, karp, ziemniaki, makówki, których nie przywiozłem, ale jakby nie. Ja nie jestem fanem makówek, bez szczerze przesady. Mówiąc. Ale wie pan, że karp to też tak średnio jest tradycyjnie śląska. W ogóle karp w Polsce to się pojawił w latach 50. Wiem o tym, no ale to akurat jakby u nas... na Śląsku jadano śledzie, w ogóle śledź był podstawową rybą, mimo dal pewnych odległości. Tak, to prawda. Ale przyjeżdżał tutaj solony. To prawda, ale ja generalnie, o ile jestem na diecie w ciągu całego roku i jem bardzo zdrowo, to faktycznie jeśli chodzi o moczkę, jestem od niej uzależniony i jest to jednak taki też smak dzieciństwa. Niestety moja babcia już nie żyje, bo 5 lat temu zmarła, ale te smaki jakby mama kultywuje i to jest fantastyczny czas w roku. Pan mamie pomaga czasami, czy no, w drodze? Pomagałem, ale wczoraj byłem w drodze, więc przyjechałem bardzo, bardzo, nie przeszkadzam, dokładnie, to jest dobre sformułowanie. Nie przeszkadzam. Proszę państwa, to naprawdę spektakl. Dwie krauzy ze śląskimi potrawami wigilijnymi. Jakbym więcej gości zaprosił, to może bym nie trzeba było przygotowywać mnie niczego. W ogóle. Byśmy zdobyczne krauzy otwierali tylko. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt dla państwa. Trochę wytchnienia i po tak szalonym roku tak. Szczególnie.
I miejmy nadzieję, że ten kolejny przyniesie nam trochę więcej sympatycznych przeżyć i okoliczności, w których funkcjonujemy. Dziękuję za krauzy jeszcze raz. Proszę podziękować mamie. Dobrze, przekażę. Myślę, że ogląda. Przekażę wrażenia smakowe. Czym prędzej. Na pewno są niezrównane. Łukasz Kochut, europoseł Wiosny Lewicy. Wraz z efektem pracy swojej matki. Tak. Zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich, żeby ten przyszły rok był już normalny, przynajmniej od tej połowy roku, bo na to tego się spodziewamy, i przede wszystkim zdrowia, spokoju, miłości. No i żeby pielęgnować tą śląską tradycję, ale nie tylko śląską, każdą regionalną. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wesołych świąt. Do zobaczenia, do usłyszenia.